Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku naszej łotewskiej kampanii w Crusader Kings 3. Więc zobaczymy, co na dzisiaj czeka. Nasza władczyni żyje, żyje i żyje. Jest naprawdę pod wrażeniem tutaj jej długowieczności. Nie wiem, ile jeszcze wytrzyma, ale na razie nie jest źle. 83 lata. No, jej córka długo sobie nie porządzi, taka prawda. Czy też tutaj dalej też musimy się zastanowić, bo no, sporo dzieciaków, których niestety nikt się na razie nimi nie zajmuje. Nie, tego syna raczej nie będziemy chcieli na następcę. Zresztą zobaczymy. No, również to wszystko może potoczyć w przyszłości. Na razie naprawdę tutaj dobrze to wygląda. Znajdźmy jej dobrego męża. A, to prawda, z problemami z krwią, ale myślę, że nie jest źle. Okej. Nie mam pojęcia, ile przeżyjemy. Też jak tutaj sytuacja, bo pamiętam, że mieliśmy to królestwo tutaj na Pomorzu. I sprawdźmy, jak przebiegają elekcje. Bezproblemowo, szczerze mówiąc. No, potęga naszych tutaj haków jest mega skuteczna. Działamy dalej. To żeśmy też zajęli bardzo dobrze. Tutaj uwodzenia, ale to nas chyba jakoś specjalnie nie obchodzi ani nie rusza. Też co ze Szwecją? Kolejny tytuł, kurde. Szalejemy, nie powiem. Być może w końcu nadejdzie moment, że nie utrzymamy wszystkich tytułów w ryzach. Nie ma od naszej córki, no musi być. O. Ale zawsze można też porobić jeszcze dodatkowe haki tu na ludzi. W końcu od tego jesteśmy, żeby tutaj wszystkich załatwiać hakami. No nie wiem jak z głosem, bo nic nie słyszę. Szkocja, czyli tu się widzę, te państewka odtworzyły. Anglia ma troszkę problemy, jak to opanować. Chociaż mocno się tutaj trzyma na Islandii. Korona, nie wiem, jakie następne ruchy powinniśmy robić. Czy dążyć tutaj do połączenia naszych granic?
No tu kawałka Pomorza nam brakuje, no i potem też tutaj całej jednej prowincji. Ale myślę, że jesteśmy troszkę w zbyt podeszłym chyba wieku, żeby takie potężne wojny zaczynać. Ciężko powiedzieć, jeszcze może przeżyjemy trochę, nikt tego do końca nie wie. Tutaj kopnął w kalendarz nasz architekt, a w ogóle jak z budową? Czy coś jest do zbudowania? Nie, wszystko jest elegancko zmaksowane. I tutaj tak, będziemy mieli troszkę większy potencjał militarny po raz kolejny. Tutaj widzę jakiś postęp jest. Oczywiście przesłuchamy go osobiście. I kolejnego. No tutaj nikt nam nie umknie. Na wszystkich będą haki. I tu wszystko pod kontrolą. Zobaczymy, jak to się potem potoczy. A, bo jeszcze widzę, tutaj nasi zajęli Wladimir. Ci z Białorusi. Okej, będzie troszkę silniejsza ta Białoruś, nie mam z tym problemu. W sumie to nawet te romanse to nie najgorsze dla nas. No i super, mamy haka i to silnego haka. A, to się podzieliło, widzę, na dwa. To też są nasi, jedni i drudzy, tak. Dwie linie. No i myślę, że czas na kolejne haki, tym razem tutaj. To się bajzel zrobił z tymi cechami. Jest tak duże jakby przesunięcie wiekowe, że troszkę nie kontrolujemy sytuacji. Reputację. Kurde, może jeszcze jakąś wojnę by tu stoczyć? Jakaś rzeź naszych. Teraz nic nie budujemy, czyli nawet nie jest to zbyt ważne stanowisko w tej chwili. Zajrzyjmy na dwór, co tam się dzieje. Dziesięć tysięcy pobożności, robi to wrażenie. Okej, rywalizacja,
czyj pas soku polował zwierzynę. Nakażemy im podzielić się triumfem. Okej, nie udało się. Nie lubili nas. Myślę, że nie mamy tutaj problemów. Stać nas na utrzymanie paru dodatkowych gości na dworze. O, już siódmy dwór na świecie robi wrażenie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało po podziałach. Co to tak chodzi dzisiaj? Coraz gorzej z tym komputerem, nie wiem. Nie, nie, jest jak ręką dotykam, nie jest jakoś przygrzany. Przynajmniej obudowa. Już młoda data, jak rozumiem, że było około 1400, gdyby tak się działo, ale już teraz? O, zmienia się kultura. Ktoś nam składa hołdy, chyba? Tak. Książę Mazurski. Co byśmy mogli tu ciekawego zrobić? Myślę, że możemy zatrudnić kolejnego specjalistę leśnego. Całkiem niezły, szczerze mówiąc. Weźmy ją, nie wiem skąd ona jest, ale... była żona też księcia Mazurskiego, chyba. Ach, niezbyt się tym przejmujemy. Kurde. Wielkomorawia, widzę. Dożyła swoich dni, rozpadła się tutaj. No to jest dla nas największe zagrożenie strategiczne, tak szczerze mówiąc. No, władczyni jak żyła, tak żyje. Nikt nie wskazuje, żeby coś się miało zmienić. Co 41-letnia wnuczka. O my god, my prawnuki zaraz będziemy mieć, jak dalej pójdzie. Chińczyk. Czy chcemy Chińczyka na dworze? Niech będzie wojowniczy Chińczyk, tylko leniwy. Czy zmieni wiarę? Zmieni. Ktoś nas bezczelnie szantażuje. Zdecydowanie nie damy się szantażować. I wyszło na jaw, kogoś zabiliśmy. Nie, nie będę atakował Finlandii, żartujcie sobie.
A ty to pożałujesz, że nas tutaj szantażowałeś. Zaraz się z tobą rozprawimy. O, twój zarządca cię nie lubi. I super. Kolejne haki. Chyba straciliśmy osobę od artefaktów. Nie. To czyje? To jest niezależne, czy to nasze? Niezależne, ale zaraz nie wchłonięte przez nich. Są dość osłabieni, szczerze mówiąc. A jak te nasze kary za wojny ofensywne wyglądają? No, już ich nie mam. Troszkę tyranii, ale to nic nowego. Tu by mnie korciło, żeby co nieco przejąć. Gdzie to w ogóle jest, to ja nie wiem. A tu. Nie wiem, co najbardziej by tu pasowało, żeby zdobyć. To raczej chyba nie, chociaż to wchłonęli. Chyba nie, jak mówię, to Bałtyk jest naszym celem, czyli tutaj najwięcej wybrzeża możemy zyskać. Myślę, że to jest najciekawsze dla nas. Prosimy Finów. Wow, tyle armii jeszcze nie mieliśmy, ale to jest też taki troszkę no, wypadek przy pracy, bo dużo to wynika z tego, że nowa, nasza władczyni jest potężna i budzi przerażenie. I zastraszeni wasale dają więcej zarówno wojska, jak i kasy. Nasza władczyni nie padnie podczas bitwy, wojny, czyli w bitwie nie będzie dowodzić, ale no zobaczymy zresztą. Dzisiaj, no teraz niestety będą krótkie te odcinki, bo tak się nie da grać trochę. Jesteśmy na plusie podczas tak dużej wojny. Robi to wrażenie, nie powiem. Kolejne dziecko troszkę niewiadomego pochodzenia. Norwegowie się tam próbują zreorganizować, tam Norwego-Duńczycy. Jak ich zwał, tak ich zwał. Kto dowodzi? Chyba Wielki Mistrz. Tak. A, poczytajmy sobie.
No, nasz tutaj spiskowiec troszkę poszerzył swoje umiejętności. Zostawmy oblężnicze wojska, a reszta rusza tutaj po prostu po zwycięstwo. Kiepskie to. Nie wiem, czy 800 ludzi wystarczy, żeby to oblegać. Zaraz się przekonamy. Póki co bitwa. Raczej egzekucja. No, próbują się tutaj wycofać, ale są bez szans. I bye bye. Trzeba było nas nie szantażować. Dokładnie. W jakichś ludowych rozruchach, tam chłopskich, czy jak to nazwać, został zabity. Elegancko, połączmy się z tymi siłami. Być może wróg będzie chciał zdjąć oblężenie, więc warto by tam było mieć jakieś wsparcie. Może jego dzieci będą rządzić, bo właśnie on mi się wydaje dosyć ciekawe. Dobre cechy ma, tylko troszkę kiepsko, jeżeli chodzi o zarządzanie. Co nie będzie idealne. Ach, oczywiście nas rozniesie, jak się obawiałem. Czyli tak to wygrywamy, no ale... Nie mamy punktów overtime. O, zwiększy szanse na małżeństwo. Jakiś stary rupciak. Najgorzej to oblężenie nie idzie. Nie, tak tego nie ogarniamy bez naszych maszyn oblężniczych. Oni naprawdę przyjęli tą bitwę, myślałem, no uciekać, a oni tak dosyć odważnie postąpili, nie powiem głupio, ale odważnie. Sam król dowodzi. Sporo wikingów było. No, ale wygrywamy to. Ponabijamy się z niego, troszkę sobie ulżymy, nazwijmy to. Sprawdzajmy na bieżąco głosowania, bo to może nas nagle zaskoczyć. Jednak dużo mamy tych tytułów, o które trzeba pilnować głosowań. Nie, no tak to się prawie nie da grać. Ja nie wiem, co się dzisiaj dzieje. Czyli w ogóle tak ostatnio się dzieje przez parę odcinków. O, właśnie, już w Szwecji. Naszego syna głosują, on też nie jest zły, to tam nie jest problem, ale oczywiście zrobimy tu małe kombinacje. No, tu się nie da. A syna mamy, moglibyśmy go zmusić do głosowania, ale okej, na razie to na nikogo się więcej chyba nie da robić haków.
No teraz zgarniamy już punkt overtime, czyli to jest też na plus. No i kolejna bitwa. Czy chcemy... Czy nie jesteśmy chciwi, ale też... Czy lubimy najemników? Zawsze byśmy ich z buta wyrzucali. Ale jakaś pruska banda, czyli raczej nasi. Dobra. Tym bajecznie bogaci, możemy się tutaj rzucić na to. Nasz wnuk tutaj nie czuje się zbyt dobrze. Eleganckie zwycięstwo. No już coraz bliżej tak naprawdę tutaj, żebyśmy ich rozgromili. Nie mam wpływu. Czemu ona jest tu? Bo... A matka tutaj wyjechała. A, bo to jest jedna u swojego ojca. Ten też może rządzić. No to zobaczymy. Mówię, tu jest teraz tak skomplikowana sytuacja. Dobra cecha. Ale chyba lepiej... Właśnie nie wiem, bo... Jego raczej bym nie chciał u władzy. Wydałem? Dobra, nieważne zresztą. Będziemy o tym później myśleć. Teraz trochę tu się wszystko komplikuje. Oczywiście, że będziemy używać trików i różnych kombinacji. Tu trzeba wyrównywać troszkę granice. Na tak. No chyba zdobycie jeszcze jednej prowincji powinno nam dać wygraną. Przynajmniej tak liczę. Tak jest, o! Bez rewelacji, księga propagandowa. No, tylko że tu dostaliśmy jednego dodatkowego wasala.
A, to są Szwedzi, to może nie, to może jednak... Jemu nadamy to i to. Nie wiem, jak sobie poradzi tutaj. Tutaj jest jego... On jest tutaj jego sojusznikiem. No to jest troszkę dla niego szansa dzięki temu. Byłam naszym nauczycielem i lekarzem, nie wiedziałem nawet. No i nowy księżulek widzę. Na Bałkanach znów bałagan, czyli na Bałkanach i w sumie w Europie Środkowej, bo tam wszyscy się... kiepsko. Na ten wiek, bez jeszcze umiejętności. Chyba bym wolał jego. Też jest kiepski, ale liczę, że się wyrobi. Przynajmniej damy dworu mamy ciekawe. I troszkę pieniądzarów. O. Co się tu dzieje? Ma wojna domowa, tak. Zmiotą go. Po prostu go zmiotą. Tu moglibyśmy powalczyć, ale nie wiem, czy się to opłaca. Oni mają jednak sporo sojuszników. Ten Peacemaker jest niezły. W ogóle nie sądziłem, że tyle technologii, w sensie tych perków zdążymy zrobić, no ale jest nieśmiertelna. 90 zaraz na karku. Jak nie? Czy to jest rodzina? Jakoś tą zarazą sobie poradziliśmy, nawet lepiej niż zakładałem. O, Finlandia tutaj wreszcie zrobiła porządek u siebie. Nowego władcę, nie ma już sojuszu, niestety tu nie ma jak go odtworzyć, ale mam nadzieję, że sobie poradzą. Chyba to zaczęli wchłaniać tutaj tak te tereny na północy, to by było dobrze, gdyby to wszystko stało się Finlandią w przyszłości. A, bo Norwegia to wchłania i pewno się jej uda. Okej, okay. Nie ma już tytułu Królestwa Litwy, co ciekawe. Wszystko jest Liwonią. Czyli dalej mamy elekcję. A, tu byśmy mogli jeszcze innych też pozmuszać, gdyby trzeba było. Pochwalmy poezję. A co z Mongołami? Dosyć duzi.
żyje Han, znaczy my. Czyli raczej do nas nie dojdą, oni prędzej tutaj pójdą na południe. Żyje. Tu może mieć problem, bo zaatakował to Imperium. Oj, tak. Abasydzi tutaj dołączyli, to już jest po nich. No to pechowo. Tak potężni Abasydzi są nie do powalenia dla Mongołów, to w ogóle bez szans. Jeszcze nie widziałem tak potężnych Abasydów od dawna. Siedowski mieczyk. A won z tym. Bawaria dostała w tyłek, czyli doszło do zniszczenia tytułu. Tu nasz syn próbuje się pozbyć wasala, ale czy skutecznie to nie wiem. Chyba skutecznie. Podnieśmy mu trochę. To niewiele zmienia, tak szczerze mówiąc. Róbmy nowe haki. I zobaczmy też artefakty, czy coś wartego kradzenia by było. No. To chyba tak. To też nie jest najgorsze, ale ten miecz mi się podoba. O, nasza walczyni się ucieszyła, że ma okazję coś ukraść. Okej. Reszta to odpady. A właśnie, nie sprawdzaliśmy też dawno, co tutaj słychać, bo tu mieliśmy to miasto zbudować. Tam powinien powstać też kościół. No, powstało, nie powstało. Powstało, ale nie ma świętego miejsca. Tu jest, dobra. Może zasponsorujemy później. Tu w ogóle taki dosyć intensywny rozwój na tych naszych ziemiach. Czy chcemy to bardziej dopicować, bo to jednak trochę nam da bonusów, nie ma co mówić. A finansowo w sumie stoimy nieźle. Prawie zmaksowane, to dadzą radę. Tu jest na pewno zacofaństwo w Gotlandii. Dokładnie, postawmy to. Postawmy miasto. Hmm.
No ta Norwegia, kurde, Norwegio, Danio, Szwecja jest potężna. O, to jest jeszcze, oni mają też tu ziemię. I super, tylko teraz pytanie, czy warto na tym etapie, ale warto, powiedzmy, jesteśmy na tyle silni, że myślę, że wykorzystamy. Tam będzie ciut mniej rycerzy, no ale to okej. Okay. Nie wychowuje, a jego nie. Możemy osunąć. Nie, troszkę nie ma to sensu raczej. Powiedzmy, następczyni go wychowa. Dobra, niech tam robi. Mało ważne. Udało mu się nawet naprawić. Okej, okay. I co? Mamy to chyba. No, to wygląda nieźle. Tylko zamiast czego? Chyba zamiast tego miecza Mahometa, bo jakkolwiek ten mahometański miecz jest fajny na papierze, w rzeczywistości tu mało daje. A ten miecz jest naprawdę niezły. Porównając z tamtym, zresztą. A ten. Tak, dosyć słaby. Czyli w ogóle, jeżeli chodzi o salę tronową, to nie jest ona zbyt wspaniała. Tak szczerze mówiąc, chociaż to jest całkiem niezłe. Nie, wstydu nie ma, ale mogłoby być lepiej. Jeszcze nie rozwiązaliśmy jakiejś sprawy, co tu gadają, o czym. A czemu nie? Szan, władczyni lubi przyjęcia, czeka na ucztę. Jest kurde nieśmiertelna. Naprawdę. Jednak starość przyszła niespodziewanie. Bardzo niespodziewanie. A, bo się jej przytyło. Spróbujmy się troszkę odchudzić wobec tego. Stare lata, no, otyłość szkodzi, nie dziwię się. Ale nie wiem, czy coś pomoże już na tym etapie. Prawie 90. Tu się próbuje chyba otruć w tej chwili. I też to nie poprawia sytuacji. Zróbmy też tak. No i stało się to, co było nieuniknione. W wieku 90 lat, po 72 latach rządów, królowa Sełna druga odchodzi. No, ale nie ukrywajmy,
zostawiła po sobie bardzo potężne państwo. Naprawdę nasza wizja Dominium Moris Baltica jest coraz bardziej realistyczna. Tu jest nasza siostra i rządzi też tym. To dziwne, dlaczego dostała tę ziemię. Ale to się i tak oderwie pewno od niej. Zobaczymy zresztą, nie będziemy na razie w to wnikać. Oczywiście skupiamy się na intrygach. Weźmy to. No i zobaczymy. Syn stracił oko. Właśnie pytanie, kogo byśmy chcieli? Czy córkę? Czy któregoś z synów? Jak już to bardziej jego. Kto wychowuje jego dzieci? Tu ktoś się wychowuje. Tu. Więc możemy się zająć edukacją. A. Dobra. Czyli myślę, że tym razem poprzemy jego, chociaż to ma tą arbitralność, która może się niektórym nie podobać i jest obżartuchem, czyli ciężko powiedzieć, jak długo pożyję. O, jeszcze jest testerem żywności. No to ma chłopak radochę. Dobra, teraz rada. Ty na pewno... Nawet nas lubią. To jest akurat pozytywne. Więc nie powinno być tragicznie. Dajmy lekarzowi, chociaż nie wiem, czy ona nie jest młoda, mogłaby naprawdę się ładnie tu rozwinąć, ale chyba damy jednak lekarzowi. Kolejne śluby. Wnuczka. Myślę, że wydamy ją za króla Litwy. Znaczy nie tylko w Estonii. Nie, to jest, przepraszam, w Finlandii. Dopiero dorósł, tu widzę. Są jakieś mikrosojusze. Zostawmy to może. Strasznie pomniejsza. Chyba ją bym wolał. A czy możemy jakoś tutaj sojusze? No nie, niestety nie bardzo. Co on tu za wojnę robi? To jest święta wojna. Ciekawe, czy moglibyśmy dołączyć. Nie. No tu nasze rodzeństwo to już ledwo żyje, patrząc na wiek. No ale sojusz z Finlandią jest cenny. Na pewno zaczniemy od uczty. To jest 100%. Teraz trzeba też pozmieniać przedmioty.
bo potrzebujemy tych związanych ze szpiegostwem. Naprawmy. Żebym pamiętał, które to było warto brać, bo są trzy. Tu jest 30%. Weźmy tą. Już ostatnio tego nie brałem, bo to średnio przydatne. Chyba to będzie lepsze. Troszkę bonusów. I co jeszcze? Tutaj jakaś sytuacja. Właśnie, jakaś zobaczyni prezentuje z cechami. Pracowita, przebiegła i skromna. Czy co? Nie, chyba ona by nie chciała tej pojedynku. O, niestety rywala. Znaczy nie będzie wojowniczką, czyli zamiast tego dajmy to, co daje bonus do odkrywania umiejętności. A z drugiej strony ta opinia, chociaż opinia współwyznawców może być cenniejsza. Dobra, to naprawię. Gdzie jest ten... To jest niezłe w sumie. A nie, nie będziemy walczyć, więc to nas średnio interesuje. Myślę, że chcielibyśmy rozwinąć stolicę. Stresuje nas to, ale chcemy pracować. No, bardziej jesteśmy osobą, która by chciała, mówię, postawić na rozwój państwa, myślę, niż na... Stajemy się znaną organizatorką przyjęć. Teraz ludzie nam składają hołdy. Dość ciężko może być przepchnąć w głosowaniu pozycję naszego syna. I super, kończymy kolejne drzewko. Chwilowo mamy, no właśnie, musimy, mamy, możemy mieć więcej, powiedzmy, terytoriów niż mamy. Chwilowo sobie to przejmijmy. Nie możemy, bo tu byśmy chcieli oczywiście, żeby stanął kolejny kościół. No i potem pytanie, którą prowincję lepiej dziabnąć. To chyba tak, ta jest cenniejsza nad morzem, zawsze jest cenniejsza. No właśnie, tu są tym razem problemy. Nie mamy haków, musimy... nauczyć się je generować. Tu może by dało się te pieniędzmi nawet zrobić. No
mamy krótki rząd, dlatego też nie jesteśmy jeszcze specjalnie kochani. Zorganizujmy polowanie, bo ten stres nas może zjeść. I tak, możemy mu. Być może będziemy mieli jego haka dzięki temu. No niestety nie. I odwiedźmy też Rugię. To nasza tradycja. Rodowa praktycznie, że tam się wybieramy, co tu się dzieje. Myślałem, że wojna domowa. Na razie te państwa jakoś trwają. Tu jest jakaś wojna. No niestety za dużo podołączało. Teraz mamy takich troszkę bardziej spokojnych władców, przynajmniej ona to raczej mi przecież też przebiegła, ale... Czemu nie? Możemy naszą przyjaciółką podróżować. Szefalczyni lubi imprezy, czyli będzie chciała troszkę tutaj napić dodatkowo. No, ale też bez przesady, mamy już swoje lata. Nie ryzykujmy może. Może zaraz coś nam się przydarzy. Zdolna bestia. 25. No, na brata głosują. No, brat jest zdolny. Czemu nie? Pomniejszy sojusz z księżną Mińska. Czy powinniśmy zaczynać wojnę? Znaczy, zobaczymy, co tu się dzieje u sąsiadów. Oni są w bardzo dobrej kondycji. Ale wszyscy są w dobrej kondycji. Czemu nie? Spróbujmy się czegoś nauczyć od niego. Całkiem silni jesteśmy, tak szczerze mówiąc. Ale skromna władczyni raczej tutaj nie chce wielkich konfliktów rodowych, nazwijmy to. I myślę, że tak, dążymy tutaj do coraz mocniejszej pozycji. Poprośmy Finlandię, reszta tak naprawdę. Oczywiście moglibyśmy naszych krewnych ze wschodu też poprosić, ale myślę, że nie ma takiej konieczności. Teraz będziemy też troszkę gorzej stać finansowo. Mam też nadzieję, że powstanie niedługo więcej zakonów, dzięki temu, że
A, tylko wszystkie są zajęte gdzieś na zakładem na tych wschodnich wojnach. Dobra, to nie będziemy przeszkadzać im. Okej, kolejna technologia. Domowi żołnierze, tak zwani. No tu jeszcze wieki. O. Wiecie co? Myślę, że potrzebowalibyśmy jednak jednej lekkiej jazdy. To jest... tylko czy tak... W sumie, wiecie co, mamy naprawdę dobrą sytuację ekonomiczną. Wojnie jeszcze większość z nich nie weźmie udziału, ale globalnie przydadzą się na potem. To jest niewielka prowincja. Oczywiście chcemy móc generować tutaj haki. Małżeństwo. Czyli teraz zobaczmy, jak wygląda z elekcją. Praktycznie wszędzie są problemy, chociaż to się zbliża do... tego, żeby jakoś to przeszło. Co niektórych może by można było przekonać w sumie. Mega wykształcony. Coś możemy tak dwutorowo działać. Że wydamy im generalną bitwę, żeby tu bezczelnie nie pozajmowali nie wiadomo czego. Wow, mieliśmy szczęście. Pewno wróg dostał się do niewoli. Dokładnie. Unicestwiliśmy wrogą armię, raczej nie to, że pokonaliśmy, tylko unicestwiliśmy. Tylko tu jest, znów są niewierni. Czy mogę im odebrać ziemię? Mogę. Ten się nie da. A to zrzucimy na naszych krewnych, czyli damy to jemu. Dostanie to.
Okej. Kolejny dzieciak jeszcze. Nie spodziewałem się, że jeszcze mu się urodzi syn. I zacznijmy robić kolejne, tym razem tu na wybrzeżu. Przykro mi, muszę poczynić te, chcę się troszkę nauczyć różnych metod przesłuchań. A, to są prusy. Nieźle to wszystko wygląda, bym powiedział. Czemu nie? Przecież mamula coś ciekawszego tu zbudować, a w sumie nie będziemy już kombinować, tym bardziej to raczej długo z nami nie zostanie. Budują. W sumie to dobry znak, znaczy, że bogactwo. Rzućmy okiem też jakaś frakcja przeciwko nam. Na stanowiska tutaj. A wiecie co? Zrobimy to w następnym odcinku, bo teraz mogłoby to się troszkę blokować. Rzućmy jeszcze okiem na sytuację światową, czyli Anglia w sumie sobie radzi. No, straciła Szkocję, ale poza tym jest ok. Norwegia dostała strasznie w tyłek od nas. Czyli tutaj nasze marzenia o dominacji nad Bałtykiem jak najbardziej realne. Nasz największy rywal to Galicja, Wołynia. No, są słabsi, no ale mogą liczyć na pomoc katolików. A tutaj nasze te kraje sojusznicze są zdecydowanie słabsze. O Abbasydach to się nie będę wypowiadał. Po prostu już całą Turcję zajęli i... No, chyba niedługo będą wchodzić do Europy. Przydałaby się jakaś tu potężna krucjata na nich, ale coś mi się zdaje, że nawet potężna krucjata by ich nie zatrzymała. Abdullahy się rozrastają w Afryce. Są cesarstwo czy królestwo? Nie wiem. Cesarstwo, no tak, bo to się już podzieliło. W ogóle... Ostatnie państewka chrześcijańskie dogorywają w Hiszpanii. Mamy jeszcze kogo? Resztkę. No, Nawara razem z południową częścią Francji, z Akwitanią, jeszcze to jakoś funkcjonuje. A co to jest? To jest Ghana chyba tylko. A nie, to jest to małe państewko. Okej, okay, można i tak. Tutaj też włażą. No, Genghis Khan dostał w dupsko, próbując tutaj podbić tych Bukaridów. Nie dość, że są silni sami z siebie, to jeszcze mieli wtedy sojusz z Abbasydami, czyli tak naprawdę byli nie do ruszenia.
jest. Nic się jeszcze nie wyklarowało potężnego. Właśnie z okiem też na religię. Nasz tu widylizm na północy trwa. Nawet nie było żadnej krucjaty. Zakładam, że islam jest większym problemem dla katolików. A jaką wiarę ma Genghis Khan? Przyjął islam, to ciekawe. Bardzo szybko. Czyli już niedługo mogą stać się feudalni, a nie plemieni. Zobaczymy zresztą, ale jest dobry. Chociaż nasza włoczeń też niczego sobie nie powiem. W sumie jeszcze zobaczmy, czy mamy jakieś fajne klejmy nowe. To jest dyskusyjne, ale chyba troszkę nie warto kombinować. Nie wiem, czy to by nie było lepsze od tego, co mamy. Reszta mnie nie interesuje specjalnie. To jest w ogóle...